Siema widzowie, nie spodziewaliście się tego odcinka, co nie? Ale dzisiaj pokażę wam widzowie, jak zrobić remix. Już dawno obiecałem, że wrzucę wam remix. Było to obiecywane już bardzo dawno. Ale widzowie, wreszcie teraz się do tego zabieram. Zostańcie ze mną, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale, ponieważ mam nadzieję, że powrócimy wreszcie z filmami. Teraz już widzowie, przechodzimy do odcinka i do remiksu. Sobie to kurde trochę przyspieszymy, to jest autodetekt i tak. Zdradziłaś ku mnie, tu się podłoże, ale nie przejedzie mnie, bo kujedzie po innym torze. Teraz widzowie, troszkę sobie to spiczujemy. Widzicie, tutaj przetwarza się. Tutaj, jak nie chcecie sobie piczować, to tutaj z resample przestawiacie na auto. To wtedy macie w oryginalnej tonacji utwór. Czekajcie, sobie jakiegoś kika musimy wybrać. Klapa. Czekajcie, to w ogóle do siebie pasuje. Dobra, tu może jakieś chaty. Ten fajny chat. Tak więc tak. Kika sobie rozkładamy co 4. Zdradziłaś. Nie, czekajcie, patrzcie. Do tego dokładamy sobie klapa. To 8. Prawym przyciskiem myszki tutaj finish 4 steps. To też i 4 steps i tutaj. No, jest w miarę dobrze. Więc teraz widzowie sobie można to rozłożyć, tak żeby to pasowało oczywiście. Podłożę się pod morze. No i widzicie, tutaj już się rozjeżdża. Zdradziłaś. Tutaj trzeba tego ptaka i trzeba sptakować to trochę. Pociąg się pod... Tu na pewno nie. Pociąg się pod morze, ale... Pociąg się pod morze, ale nie... Po mnie... Ale nie... Ale nie... Tutaj widzowie znowu czatem. Ale nie przejedzie mnie, a jedzie po innym porze. Dobra, jest w miarę okej. Układania basu, czyli sobie możemy stworzyć osobny pattern. Nie chce mi się tam ich nazywać, już za dużo pijania by było. Niech będzie harmless. Tu jest zapisane już, który ten. Czekajcie. Gdzie ja mam to zapisane? O tutaj. Widzowie. Czyli bass, chryzantemy, harmless, blue sunday, sf. Taki preset tu był. Zajebisty basik, widzowie. Tak brzmi. Ja pierdolę. Ciągle mi się kurwa ta siatka powiększa. Jak pracować w ogóle z taką siatką? Jezu. Trudno. Będzie trzeba z takim czymś pracować. Zdradziłaś kurwo mnie. Czekajcie, bo tutaj trzeba uciąć to. No nie, bo się mi sklonowało, ja pierdolę. Czekajcie. Dobra, tak. Ale nie przejedzie mnie, bo w innym porze. Jest w miarę dobre. Bo jedzie po innym porze. Ryzandemy. Ale nie przejedzie mnie, bo jedzie po innym porze. Tak, to trzeba uciąć. Może tak. Ale nie przejedzie mnie, bo jedzie po innym porze. O, tak było dobrze. Nawet. Czekajcie, wrzucimy sobie to na track pierwszy. Ctrl L i wrzucamy to. Nazwiemy sobie to wokal. Tak. Czekajcie. Wokal na czerwonym kolorze. Może sobie kurde trochę reverbu tu wrzucimy. Na przykład. O, reverb. Fruit. Ale nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym porze. Widzicie.
słychać. Ale nie przyjedzie mnie, gdzie powinnym Boże. Może nie słychać jakoś bardzo. Jeszcze może Fruity parametryk. Ale nie przyjedzie mnie. Niskich częstotliwości tu jest. Ale nie przyjedzie mnie. Kupa jedzie powinnym Boże. Ryzam. Słuchajcie. Niech będzie high pass. Ale nie przyjedzie mnie. Powinnym Boże. Kupa jedzie powinnym Boże. Ctrl Shift L i widzowie, mamy tu wszystko. Niech będzie, nazwiemy to kick. Po prostu wypierdolimy sobie tą nazwę. Tutaj kurwa na niebiesko, tak. Klap kurwa też. Niech będzie nie 808 klap, tylko niech będzie kurwa sam klap. I niech będzie też na niebiesko. W ogóle perkę kurwa może na niebiesko dam, a bas kurwa na nie wiem jaki. Niech będzie to na niebiesko. Dobra, tamten niebieski był lepszy. Dobra. I kurwa bas. Bas. Na widzowie, na zielono niech będzie. Trochę spanoramujemy to. Kick niech będzie trochę na lewo. Klap niech trochę na prawo. Hat niech trochę tu. Ten trochę też tu. Ale nie przyjedzie mnie. Nie powinny Boże. Zdradziłaś u mnie, pod pociąg się pomoże. Ale nie przyjedzie mnie, kurwa jedzie po innym Boże. Reverbu na chata. Reverb. Zdradziłaś u mnie, pod pociąg się pomoże. Ale nie przyjedzie mnie. Solujemy sobie chata. Bez reverbu. Tak jest po. Jest kurwa trochę więcej przestrzeni. Więc jest bardziej zajebiście. Wokal włączamy. Zdradziła mnie, pod pociąg się pomoże. Ale nie przyjedzie mnie. Ściszymy trochę chata. Ale nie przyjedzie mnie. Słuchajcie, wytniemy sobie cały bas. Kurwa mać, nie reverb. Ja pierdola. Czekajcie, delete. O to. I widzowie tutaj tak do stówy. Żeby było tym. Tutaj jakoś nawet mnie widać. Kurde, ile? 22 minuty. Kurwa, widzowie, będę miał tyle do obrabiania tego filmu, że ja nie wiem, czy ja wyrobię. Zdradziłaś się. Czajcie, może trochę kurwa inny kolorek. Jaśniejszy trochę. Bo ja tu w ogóle. Nie, bo pociąg się pomoże. Jest zajebiście, mam. Zdradziłaś się, bo pociąg się pomoże. Czekajcie, tylko teraz jakiegoś tego. Jak to się nazywało? Też z Harmlessa. Nie pamiętam, jak to się w sumie nazywało. Nie pad, tylko LED. No właśnie, LED. To był, widzowie, Flash It Out 1 Goal. To mam zapisane, że miało być. Kurna. Dobra. Czekajcie. Mamy już kolejny dzień, ale dalej widzowie robimy. Patrzcie, co ja tutaj porobiłem ostatnio, co tam pozmieniałem, zaraz wam pokażę. Wymieniłem trochę kika, bo to był inny kick. Taki teraz jest. Cofnijcie sobie, to teraz jest taki. Inny też klap jest taki. Hata chyba nie zmieniałem. Chyba nie. No i widzowie, oczywiście zmieniłem też tego LEDa. Możecie cofnąć do początku. I zrobiłem sobie, widzowie, takie fajne przejście perkusyjne, o tak. Musimy przejść do programowania tego LEDa znowu, ja pierdzielę. Kurwa, widzowie. Jak to brzmi z tym basem? Tylko wypierdolimy na chwilę to, kurwa. Jak kurwa mać, nie to pierdolę.
Paternek trzeci. Dobra, jeszcze druga część. Przedłużymy to, skopiujemy to. Trochę ją tu. Zrobić i to trochę skrócić. Jedzie na firmym Boże. Trochę zmian tam kurde wprowadziłem, więc no. Można przechodzić chyba do aranżacji. Dobra, zrobimy osobny pattern na wstęp. To jest kick. Więc kicka. Kicka, klapa. Oczywiście. 8 można trochę przedłużyć na track 7. Dobra. Kurde, mam nadzieję, widzowie, że mi się japa nie rozjeżdża z gadaniem, bo przejrzałem sobie ostatnie nagranie, to z wczoraj, i jakoś mi się japa totalnie rozjeżdżała. Dobra, i tutaj, widzowie, skopiujemy tą perkę. Ojo. Źle. Tu. Och. Widzowie, znowu kopiujemy bas. Oczywiście. Mam nadzieję, że nie będzie chyba za długie to intro, cholera. Perkę normalną. Czekajcie, w sumie skopiujemy może tego kika dodatkowego. I tu też go wpierdolimy. Może to wrzucimy tutaj. Dobra, tak widzowie, będzie dobrze. I teraz dajemy pełny bas już. Pełny basior. Żeby rozpielał głośniki. Przejście perkusyjne damy tu. Klawa ciszej, głośniej. O, tu. Tutaj też w sumie jakiegoś fixa można by dać. Na traku, nie wiem, chuj wie, który długi to był. Filmem Boże, Ryzandę, tu te poczystej stoją. Tylko to stoją jest, kurwa, trochę za daleko. Stoją. Gdyby złociste kuli duce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewaj ich kuli poczystej stoją na fortepianie i nie podlewaj ich złociste kuli duce poczystej stoją. Dobra widzowie, ja kończę ten odcinek. Remix, mam nadzieję, że wleci jeszcze jakoś w tym tygodniu. Ja to nagrywam w poniedziałek. Mam nadzieję, że wleci, to nie wiem, jakoś
sobotę najpóźniej, w piątek może. Ten film wy pewnie widzicie we wtorek, bo postaram się go wam tak wrzucić jakoś, żebyście sobie go obejrzeli. I spodziewajcie się remiksów w piątek, mam nadzieję. Napiszę wam na pewno jeszcze jakąś posta na społeczności. Także widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Możecie strzelić mi łapkę w górę, subskrypcję zostawić na kanale, ponieważ widzowie, mam nadzieję, że wbijemy 1000 subskrypcji do końca tego roku. To jest takie moje marzenie, widzowie. Także mam nadzieję, że uda się je zrealizować. Wy mi może w tym pomożecie, mam nadzieję. Napiszcie jakiś komentarz fajny. Napiszcie, widzowie, hashtag remix. Ja wam przypnę oczywiście serduszko. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Siema!